nie mogę wysłać tej depeszy. Nie ma takiego miasta Londyn. Jest Londek. Londek zdrój. Londyn, miasto w Anglii. Znajdujemy się w centrum nowoczesnej Europy. Znajdujemy się w Camden Town. Znajdujemy się w jedynym w tej części Londynu luksusowym butiku z luksusowymi towarami. Jak prawdziwe szafiarki postanowiliśmy udać się na zakupy i zrelacjonować wam to wszystko. W związku z tym zaraz zobaczycie produkty najlepszych marek świata. Ty, a gdzie ja to przełączam w drugą stronę? Tego nie wie nikt. No a właśnie. My w ogóle nagrywamy? Tak. Dobrze. Czekaj, pójdziemy tak. Chodź, idziemy. Z oddali pokazuję wam torby kogo? Michaela Korsa. Louis Vuitton. My jesteśmy w tym wszystkim. Patrz, nie można przełączyć w trakcie. Możemy się tak sfilmować. Dobrze. No to my idziemy dalej w takim razie. Idziemy dalej. Tak, idziemy musimy zobaczyć, pójść w drugą stronę. Co można kupić. No, jedno, można powiedzieć, jedno wielkie greckie wesele. Tak, to są repliki kolekcjonerskie, moja droga. Jest tu wszystko. Wszystko jest. Po prostu wszystko. Koszulki z każdym możliwym napisem. O, zobacz to. Coś dla ciebie. No to Abbey Road mamy już zaliczone. Cię błędem, więc oprócz tatuaży i piercingu oferuję też od razu usuwanie laserowe. Niezła reklama. Ty jesteś Helena zabawna, wiesz? To nie ja, on to wymyślił. Widzę, że coraz więcej jest tu oryginalnych rzeczy. Zapuszczamy się już w takie rejony, które nie są nam dobrze znane, ale co tam. To jesteśmy tym razem przed Camden Market, tak? Jest prawdziwie po londyńsku, bo wszystko jest odwrotnie. Tak, jest na lewo. Do końca. Jesteśmy w ulubionej części Londynu według Amy Winehouse, ale pod pewnymi względami jej ścieżką nie pójdziemy. Choć te ścieżki można tutaj znaleźć. Zdecydowanie. Idź. Ale pomarańcze pachną naprawdę cudownie. Jako znany miłośnik frytek postanowiłem zjeść dzisiaj specjalnie smażone podwójne frytki. Miałem do wyboru wiele rzeczy. Są tam własne ręcznie robione ciasta, ale pomyślałem, że te wspaniałe frytki naprawdę wyjdą mi na dobre. One cię po prostu tutaj przyciągnęły, one prawie krzyczały, bisior chodź do nas, w związku z tym bisior zamówił te frytki. Brzuch mnie wołał. Tylko pamiętaj, żeby sfilmować te frytki zanim zaczniesz jeść, bo jaką chcesz ty być blogerką modową, czy w ogóle lifestyle'ową? Zaraz zrobię. O, chociaż tam są bataty całkiem niezłe. One też cię wołają. Też mnie wołają i dalej by zawołały te bataty. Tak. A było tutaj takie stoisko dla Marty. Vegan, no gluten, no sugar, no food. No shit. Tak, tam tylko była mrożona woda. Okej. Okay. Jesteś pierwszym klientem, który powiedział, że wystarczy sosu. Pierwszym na świecie. Thank you very much. Thank you very much. Have a lovely evening. Thank you. Good taste. Zapomniałeś o naczelnym haśle. O ostatni. A teraz jeszcze tylko tak zjem, potem pójdziemy na obiad, dobra? Dobrze, oczywiście. Smacznego. Ostatni. To jeszcze klasycznie pozdrów, Besos. Besos, chciałem powiedzieć, jak to są najdroższe frytki w moim życiu. 25 zyla. Masie gest, pracuje się w radiu. Więc teraz jesteśmy przy klasycznym falafelu. Anna postanowiła zjeść to oto wasze dzieło. To danie. Szacuję, że będzie trwało 2 godziny. Ja też jestem teraz, przygotowuję się sam osobiście do zjedzenia tego pięknego wydarzenia. Zobaczmy, jak to jest zrobione. Wspaniale. Właśnie sprawdzaliśmy, jak pani jest w stanie to zwinąć i okazuje się, że to nie jest takie trudne dla specjalisty. Yes, a little bit. Wygląda to naprawdę fascynująco. Jako fan falafela chcę powiedzieć, że w takiej wersji jeszcze nie jadłem. Bardzo dobrze smakuje.
cóż. Także naprawdę Londyn zaliczyliśmy od bardzo arabskiej strony. Więc chciałem powiedzieć, że falafel jest naprawdę bardzo dobry. Jemy sobie falafele w Londynie, w tle leci Oasis. Proszę bardzo, chusteczka. Połóż, połóż, bo nie mam trzeciej ręki. To dziwne, zaskoczyło mnie to. Falafel jest bardzo dobrą brytyjską potrawą. Rdzennych Brytyjczyków. Rdzennych Brytyjczyków. O, zobacz, tam jest Amy Winehouse. Gdzie? Widzisz na tym szyldzie? Art Gallery. Ale nie mogę tego przełączyć w tej chwili. Przepraszam, to za chwilę. Tam, ale nie widać. Gdzieś tam w tle jest, tam również Salvador Dali z niewiadomych względów. A my mamy urocze to... Ty jest, bo ja już kończę, bo kupię drugi za chwilę, no. Proszę bardzo, mówiłam ci, że szacuję na pół godziny co najmniej. Panie i panowie, zobaczycie teraz, jak wąż owija się wokół swojej ofiary i próbuje ją konsumować. Gryz po prostu na maksa. To my jemy. W tym tygodniu. Minęły 2 godziny 15 minut. Jak smakuje falafel? Doskonały, dziękuję. Połączymy się z powrotem za godzinę. Nie wiem, czy widzicie, ale nad Camden Town zaczyna się już zmierzch. Rozpaliły się pierwsze latarnie. Wokół pełno fajnych sklepików, w których ludzie powoli kończą już swoje posiłki. Ci ludzie przyszli tutaj 15 minut temu, a my siedzimy już trzecią godzinę. Jak smakuje falafel? Doskonały, dziękuję. Już prawie kończę. Jeszcze ze 2 godziny i powiem o ostatnim. To jest historyczny moment, który chciałem uwiecznić. Obok Anny dosiadły się już dwie Japonki. Ja już przeszedłem się przez cały Camden Town i to jest ten moment. To się nazywa ostatni. No cudownie. Idziemy dalej w Wielką Brytanię. Do bardzo zawiłego miejsca w Camden Town. Jesteśmy tu, gdzie chcieliśmy się znaleźć od samego początku, czyli w okolicach kanału. Wokół bardzo wiele pachnących ziół, które mają ze sobą uczestnicy takiej wędrówki jak nasza. Ładnie nie pachnie. Jest to bazylia, nie jest to też oregano. Żeby nie było wątpliwości. Idziemy, aż nas nie zabiją. No trochę jak nad Wisłą.